W 2014 roku wszyscy fani Lego, czyli tych najdroższych kawałków plastiku dostępnych na rynku, poszli do kina na 90-minutową reklamę tego właśnie produktu. I nikt nie miał z tym problemu. I w sumie słusznie, bo goście naprawdę się postarali. Tylko jakim cudem im się to udało? Może takim cudem, że mieli już na dzień dobry całkiem spore doświadczenie w krótszych formach. Od Bionicli... The Terranuva will continue the fight. The final battle. It's from Bionicle. Których nigdy nie miałem i nie jestem w stanie się nostalgicznie odnieść do Bionicli. U mnie wszystko poszło w Star Warsy. No właśnie, ze Star Warsów i DC też cisnęli niezłą bekę, zatem nadszedł czas na powrót do korzeni i stworzenie oryginalnej fabuły, dzięki której będą mogli wypuścić nową serię zabawek na Lego Shopie. No i... nachapali się jak nigdy. Zrobili drugą część i nałożyli nowy styl animacji na znane już wcześniej serie, czyli Batmana i Lego Ninjago. No właśnie, nowy styl animacji w Lego. We wanted the water to be made out of Lego bricks. We wanted the explosions and fire and smoke and all elements to be made out of animating Lego bricks. So that if you froze any single frame of the movie, it would be something that you could actually build yourself. Tutaj trzeba podziękować wszystkim twórcom animacji poklatkowych, bez których prawdopodobnie Lego Przygoda nie wyglądałaby tak, jak wygląda. No nie da się ukryć, że budżet filmu ma się nijak do budżetu seriali i tych krótszych form. No i nie mogli sobie pozwolić na taką animację. Tak czy siak w Batmanie i Ninjago poszli na skróty, ale szybka lekcja animacji poklatkowej by me. Tutaj mamy ludzika komputerowego, widzimy jak wygląda, cały gumowy, wszystko się wygina na różne strony, a tło nie ma w ogóle nic z Lego. Ruszają mu się ręce, ruszają mu się nogi na wszystkie strony, średnio to ładne, ale przypomina co ma przypominać, tyle wystarczy. A teraz mamy prawdziwego ludzika Lego, dajmy tutaj Anakin na ten przykład. Proszę, tutaj ma rękę, tutaj mu się rusza ręka. Za wcześnie? Albo dobra, Anakin to zły przykład. Ile zębów natraciłem przy oddzielaniu Legosów, a teraz... No właśnie, kurde, inny Legos. Mamy tutaj standardowego Legosa, klona na ten przykład, mniejsza o to. Tutaj ma rękę. Nie można tego wyginać tak jak na lewo i prawo, bo to nie jest plastelina, tak? Ma jeden przegub, może ruszać w te i we w te. Chociaż pozwalają sobie na takie coś. Jak przed chwilą udało mi się wyciągnąć rękę, tak tutaj nie mogę. W Lego filmie pozwalali sobie na przykład na takie ruchy rękoma. Dzięki temu postać może więcej wyrazić, więcej emocji i jest bardziej ekspresyjna. Albo ekspresywna. Nie, kawa jest ekspresywna. Podobnie z głową, tu ma głowę, tutaj ma kask i mamy tutaj taki dyngiel, który nie pozwala na to, żeby głowa ruszała nam się w przód i w tył, w lewo i w prawo. Chociaż w Lego Przygodzie i wszystkich innych Legach ignorują sobie istnienie tego pałąga, pomimo przymrużenia oka na tym aspekcie, tak czy siak udało im się osiągnąć efekt niemal identyczny do standardowej animacji poklatkowej. Zwłaszcza, że wszystkie elementy tła, woda i eksplozje. Zrobili osobny silnik do symulowania wody z Lego.
mój procesor się hajcuje, puszczając filmik z takiego czegoś, a co dopiero to renderować. Tylko że kinowe wersje Batmana i mistrzów Pinjitsu olały ten aspekt i dały normalną wodę, dlatego omówimy dzisiaj LEGO Ninjago, bo ten wstęp i tak już jest za długi. W programie te zabawki, którymi bawiłem się za dzieciaka, bo nie miałem innych zabawek oprócz LEGO Star Wars, sezon 5. W dzisiejszym odcinku LEGO Ninjago zapraszam. Szybki skrót historii miasta Ninjago przedstawi nam... Chłopcze! O nie! Jackie Chan! Szybko chować drabiny i taborety! Ten człowiek nas powyzabija! Opowiadał ci ktoś... Jak narodziła się legenda miasta Ninjago? Nie. Więc ci opowiem. Opowieść o Ninjago to opowieść o chłopcu. Chyba trochę za krótki ten skrót. Może jednak z serialu dowiemy się czegoś więcej. Na przykład z czołówki zerżniętej samuraja Jacka. Na długo przed początkiem czasu pierwszy mistrz z Pinjitsu stworzył krainę Ninjago za pomocą czterech broni żywiołów. Wówczas ja, Sensei Wu, rozpętałem niewypowiedziane zło. Zatem Sensei Wu trenuje grupkę ninjów, których pozwolę sobie nazywać kolorami, bo kompletnie nie mam pamięci do głowy. Imiona do pamięci. Szkoli ich tak w razie W, jakby nagle powrócił Lord Garmadon. Zrobię 3 godziny, co no? Wyprawiasz, co? Chociaż Lord Garmadon umknął przez mroczny portal, w każdej chwili może powrócić. I chciałby zniszczyć świat i takie tam sprawy. To jego brat tak BTW. Sami jeszcze nawet nie wiecie, do czego jesteście zdolni. Macie do odkrycia tak wiele tajemnic. Twój nauczyciel, gdy stara się jakoś zmotywować klasę, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę, że nie da się pracować z tą bandą debili. Gdy Garmadon powróci, damy radę. Uwaga! Lord Garmadon powrócił! Zauważono go przy wiosce Jamanakai. Postanawiają ruszyć na pomoc mieszkańcom i... To robota dla ninja! Tutaj wychodzi mój pierwszy problem z serialowym LEGO. Praktycznie żaden element nie jest klockiem LEGO, tylko ludziki, w sensie postacie. Może ewentualnie te smoki mogłyby się składać z tych elementów. W Gwiezdnych Wojnach przynajmniej statki i te platformy do lądowania, te no, lądowiska, też miały takie elementy. A tutaj góra z bryły plastiku. Chodnik z bryły plastiku, wyrenderowana na 3 poligonach. No ale może fabularnie lepiej to wypadnie, bo pobliską wioskę zaatakował jakiś gówniak. Uwaga chłopcy, musimy ciągle mieć się na baczności. Oto ja, Lloyd Garmadon! W sumie zabawne, że w pierwszych odcinkach grupa nastoletnich ninja nie może sobie poradzić z jednym dzieciakiem. Uspokójcie się! Wszystko w porządku! Nic się nie stało! Właśnie! Pokłońcie mi się, albo poczujecie mój gniew! Kiedyś ludzie mieli sposoby na takich rozwydrzonych gówniarzy. Bell. Zyskaliście śmiertelnego wroga! Kradzież nie popłaca, mały! Zapamiętaj to raz na zawsze! Plastik. Młodemu udało się uwolnić z sideł pradawnego chwytu ninja, jakim jest czyszczenie rowa, więc postanowił szukać zemsty za pomocą wunszy. Tu nudu. Jesteś w mojej mocy. Hipnoza! Ja będę miał władzę nad tobą, zrozumiano?
a w międzyczasie pozostali zorganizowali sobie turniej, żeby przekonać się, który z nich jest najlepszy i kto zasługuje na tytuł zielonego ninja. Lloyd zostanie zielonym ninja. Zwiastun filmu mi to zaspoilerował, więc nie lubię oglądać zaspoilerowanych rzeczy. Tak oto jeden zwiastun zepsuł mi oglądanie dalszej części serialu. Jednym zdaniem. Tato. Leloid? Twój syn. Nie Leloid, tylko Lloyd. Leloid dogadał się z wężami, ale za długo się nimi nie nacieszył. Chcecie oberwać? Pora na małe spinjitsu! Ninjago! Dlaczego ich bojowym okrzykiem jest nazwa miasta? Ninjago! 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 Wyobrażacie sobie jakiegoś polskiego superbohatera, który by tak robił? Bytom, bytom! Jeszcze kilka odcinków się z nim męczyli, ale na szczęście w czwartym mistrz Wu przekabacił młodego na ich stronę. I właśnie dlatego królik Jacek więcej nie zaufał wężom. Koniec. Wystarczyło przeczytać mu bajeczkę. Gdyby tata mi to przeczytał, nie popełniłbym tego błędu. Wybacz, wujku. Kto by pomyślał, że to takie proste? Pokonać odwieczne zło za pomocą moralizatorskiej bajeczki. A teraz, Adolfiku, przeczytam ci piękną bajeczkę, żebyś wyrósł na mądrego i grzecznego chłopczyka, który... No dobra, po pierwszym sezonie mamy jakiś ogólny zarys fabuły, ale wiecie, czego mi tutaj najbardziej zabrakło? Typowego humoru z Lego. A ten co tu robi? Cięcie. Dart, nie grasz w tej scenie. Dart, spójrz na mnie. Nie gram? Nie. Dobra. Dart, chcesz może pączka? Nie. Przynieście Dartowi pączka. Jak każdy kraj ma swoje poczucie humoru, Francuzi mają Louisa de Funès, Brytole mają Montego Pythona i... Pan pozwoli? Nowe wiadro dla pana. Ma pan ochotę na aperitif, czy zamawia pan od razu? Cokolwiek ten humor by nie oznaczał... Ta scena jest wyjęta z kontekstu! Dlaczego pokazujesz ludziom sceny wyjęte z kontekstu? Cały brytyjski humor jest wyjęty z kontekstu! Uganda ma swojego kapitana Alexa i DJ-a Video Jokera. No, no, please, no! I have a key! Ugandan key! Albo Niemcy... Niemcy. Czy Niemcy mają w ogóle poczucie humoru? Odkopać topór wojenny. Nie mamy topora wojennego. Jak to nie mamy? Kiedyś mieliśmy z tyle zakupów, ale się zepsuł. To co odkopiemy? Mamy jeszcze składane krzesło. Odkopać składane krzesło. No powiedzmy. Tak samo świat Lego wyrobił sobie swój specyficzny styl, jeśli chodzi o żarty. Parodie danych elementów popkulturowych w sumie opanowali do perfekcji. Więc mistrzu, ona znów się zrobi dary. Ziuch, ziuch, ziuch. Dart, pozwól tutaj na sekundę. No hej, w tej scenie też nie grasz. Wyobraź sobie zaskoczenie widza, gdy mój miecz świetlny wychodzi z ekranu. My nie kręcimy tego w 3D. Znaczy, ale we wspomnianej wcześniej Lego przygodzie bardzo dobrze operowali również slapstickiem. I żartami opartymi na charakterach postaci. Rok piąty. Witruwiusz staje na czatach i wypatruje robotów. Czysto. Czy też danej sytuacji. Za pierwszym razem. No i tego w serialu Ninjago zdecydowanie mi zabrakło. Może uda się to nadrobić w wersji pełnometrażowej, czyli Lego... R w kółeczku. Ninjago film.
Po gościnnym występie Jackie Chana wita nas miasto Ninjago i ich lokalne Dzień Dobry TVN. Znaczy Dzień Dobry Ninjago. Dzień dobry Ninjago! Witają Anna Wędzikowska oraz Filip Heiser. Żeby z pompą przekazać ciepłe newsy. Ten żart się za dobrze nie zestarzał. Dobrze wam radzimy, siedźcie w schronach. Zanim pan Filip znowu zdąży wypalić z tym swoim hajzelowaniem, miasto atakuje Lord Garmadon. Kiedy obrywa się matce Whistlera, nadal nadajemy. I mamy małe przedstawienie postaci, jakby ktoś był leniwym kutasem i nie chciało mu się obejrzeć reszty serialu w ramach researchu. I wreszcie zielony ninja. Przyznaję się bez bicia. Nie siadło mi, okej? O ile rebelianci po pierwszym sezonie miałem takie okej, mogę dać jeszcze szansę, może się to rozkręcić, ale po Ninjago nie, podziękuję. Ninja lodu, ciepły człowiek czy zimny robot? Nic co ludzkie nie jest mi obce. Dlaczego żółty ludzik gra białego ninja? Ninja ziemi, czy kiedyś przejdzie na cyfrę? Niedoczekanie was. Dlaczego żółty ludzik jest przebrany za czarnego ninja? To już czarnych ludzików nie było? I co ważniejsze, dlaczego biali aktorzy podkładają głos pod żółte postacie? To już nie było żółtych ludzi, żeby ich zagrać? Kiedy poprawność polityczna wejdzie za mocno. Pani Alison Brie, jak ja panią w opór szanuję. I to nie dlatego, że jest ładna i pokazała cycki w Glow. Wcale nie dlatego. Ale naprawdę, nie musiała się pani z niczego tłumaczyć, że jako biała zdubbingowała postać Wietnamki. Musiała sobie naprawdę walnąć post na Instagrama, żeby się wytłumaczyć z tego, że podkładała głos pod... To dlaczego Bojacka nie dubbingował koń w takim razie? Wiecie, ile ja znam bezrobotnych psów, które spokojnie mogłyby dubbingować pana Pina Battera? 3, 7 co najmniej. No, you kill me. No ale wracając do filmu. Mamy małą powtórkę z Lego przygody, bo nasz główny bohater, Leloid, jest niezbyt lubianym odrzutkiem, ponieważ jego ojciec, Lord Garmadon, co jakiś czas atakuje miasto. O, coś jeszcze, nie zapomnij. Gdyby ojciec znowu zaatakował dziś miasto, dajesz nurka pod ławkę i czekasz, aż ninja oczyszczą teren. Twoja stara puściła się z Garmadonem. O tym koleżu ci opowiadałam, jego ojciec okrada biednych. Zane, heja. Stary, matka na mnie wsiada bez przerwy. Ciągle się... No i mamy tutaj w końcu to, czego tak bardzo mi brakowało w serialu. Cały świat jest praktycznie zbudowany z klocków Lego. Nie jest to może poziom pierwowzoru, bo tam nawet ogień i woda były takimi elementami. Tutaj poszli na łatwiznę, ale i tak cudnie to wygląda. Widzieliście ten kawałek odlewu plastiku w jego włosach? Albo te niedoskonałości na pojedynczych elementach? Jakieś rysy, albo wyszczerbione elementy, albo logo Lego na studach. I ta płynność animacji. Ninja go! Dlaczego tak nie mogą wyglądać seriale? Aha. Dlatego. Nasze kanciaste Power Rangersy na co dzień uczęszczają do liceum. Jednak gdy miastu grozi niebezpieczeństwo... Można iść do łazienki? Czy mogę? I do toalety. A w ogóle róbcie co chcecie. Ruchy! Mało brakowało, aby na jaw wyszła skrywana przez Lloyda tajemnica, że ma starego niszczyciela światów. Weź, mało prawdopodobne. Wyjedź z Ninjago, jedź, błagam, i zniknij z mojego życia! To... Nie? Wybierz ty się do terapeuty. Garmadon po przegranej walce postanawia stworzyć najnowszą broń ostateczną. Odgrażałem się zieloniutkiemu, że wrócę z czymś dużym. Czymś jak z horroru, czymś z efektem wow. Kujoneria wymyśliła takie...
Pokaż mi to! Karma tatuś lubi. W tym czasie ekipa Ninjago, konkretniej Lloyd, wykrada ostateczną broń ostateczną. I legendarna broń ostateczna? To nie fair. Potem cała ekipa rusza na poszukiwania ostatecznej broni ostatecznej. Ostateczna broń ostateczna. Czy to są jakieś meta śmieszki z Gwiezdnych Wojen, gdzie w każdej kolejnej części musi być coraz większa broń ostateczna? Chociaż w tym wypadku również chodziło o laser. Bardzo proszę, no dobra. Niech się dzieje! Macka wąska, jednak wystrzelił! Który może nie niszczy planet, ale na pewno miasta. Czy ominąłem jakiś wątek z serialu? Oglądasz sobie film i nagle wpada kot, który niszczy miasto. Ja to kupuję. Zatem wyruszają do dżungli w poszukiwaniu ostatecznej broni ostatecznej. Niestety Garmadon próbuje pokrzyżować ich plany. Uczniowie, lekcja druga. Jak walczy prawdziwy... Jedną epicką walkę później... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Przecież Lego pływa, nic mu nie będzie. Pływa? Tak, Lego pływa. Pływa. Mistrzu! Pamiętaj słowa! Które? Podążaj prawą drogą! Żeby było zabawniej, to pan Wu faktycznie miał na myśli prawą drogę. Moje czujniki informują o rozwidleniu. Prawa droga jest długa, uciążliwa, lecz umoralniająca. A lewa to skrót. W sensie nie prawa, że synonim prawa. Moralny, niepokalany, nieposzkalowany, zacny, zdrowy. Uwielbiam te słowniki synonimów. Stop, dobra? Poczekajcie. Mistrzu kazał podążać prawą drogą. Co?! Chodziło mu dosłownie o prawą drogę, żeby skręcić w prawo. Posłuchacie gościa, który spadł z mostu, czy gościa, który nie spadł z mostu? Po drodze Leloid zaczyna się powoli dogadywać z ojcem. Najbardziej zbliża ich do siebie pierwsza wspólna jazda samochodem. Helikopterem bardziej. Chcesz, żebym dał trochę pogara? Spoko, zobaczmy jak się odpycha. Dobra. To jest fake. W takiej sytuacji, gdy przekraczasz magiczne 52 km na godzinę w terenie zabudowanym, to każdy rodzic musi się chwytać za ostateczną rączkę bezpieczeństwa. Co za szybko? Noga zgasła. Jest pojękliwa? Mój, lubię poglądać jak sam prowadzę. Jasne. Ja się trochę wystraszyłem, a ty? Nie będę kłamał, przydałoby się zmienić zbroję. Garmadon jednak trochę nadszarpnął zaufanie Lloyda, ponieważ podpieprzył elementy, które miały uratować miasto. Nie umiałem się zmienić dawniej. Skąd pomysł, że dziś bym umiał? Szkoda, że nie nauczyłem cię łapać. Ale co to za niespodzianka? Ich broń ostateczna zawsze była przy nich. Tak, moc macie w sobie. Otwórzcie umysły. Sięgnijcie pomocy, które czekają uśpione i uwolnijcie je. Bo kryła się głęboko w serduszkach i... Było wszędzie. Ostatecznie udało im się oswoić kotecka, ojciec z synem pogodzili się, a ja kompletnie zapomniałem, że całość opowiadał Jackie Chan. Zatem obejrzeliśmy właśnie Lego Ninjago The Film i trochę serialu i film lepszy.
Już nie wspominam o różnicy w animacji, bo z czego to wynika już mówiłem, rozumiem, wybaczam, ale bardzo szanuję filmy, które pomimo tego, że są stworzone na podstawie czegoś większego, potrafią poprowadzić historię tak, że człowiek się nie gubi. I dokładnie tak jest w przypadku LEGO Ninjago, The Film. Z tego co widziałem, to fanom serialu średnio przypadł do gustu. Ale ja się bawiłem nawet spoko. Chociaż mimo wszystko nie da się ukryć, że jest to najgorsza pełnometrażowa odsłona LEGO. Mieli zbyt solidne pierwowzory, żeby to przeskoczyć. Zatem dziękuję za uwagę i do zobaczenia w piątek o 5, chyba że zapomnę albo mi się nie będzie chciało.